Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Kiedy żona mnie pytała, żona dzisiaj nieobecna, bo coś jakieś zagrepienie ją złapało, co ja dzisiaj będę mówił, czy będę mówił świadectwo, czy usługa słowem, kazanie, to powiedziałem, że coś pomiędzy tym. I tak też będzie, że to będzie chyba trochę usługa słowem, ale w oparciu o pewne świadectwo, o pewne przeżycia. Ale rozpocznę też od świadectwa króciusieńkiego. Niech Bogu chwała jest oddana. Kiedy to było? 4 styczeń chyba. Początek stycznia, sobota, modlitwa zborowa. Ja od piątku popołudnia leżałem plackiem. W domu złamało mnie coś, a w moim przypadku tak to często jest, że pierwsze wysiada mi gardło. Mówić nie mogę do kogoś z braci, nawet dzwoniłem i ledwie się dogadaliśmy. W sobotę mnie nie było, leżałem naprawdę, bo nie miałem sił wstać. Ale gdzieś tak wieczorem, 20:30 plus minus, poczułem się po prostu lepiej. Poczułem się lepiej, wstałem. Na tyle lepiej, że wziąłem prysznic, poczułem się naprawdę fajnie, już się nie kładłem i po dziś dzień jestem zdrowy. I potem się dopiero zorientowałem, że to był moment, kiedy zbór się o mnie modlił. 20:30, sobota, modlitwa, to był czas, kiedy zbór się modlił. I Bóg precyzyjnie odpowiedział w tym momencie. W niedzielę, kiedy prowadziłem nabożeństwo, potem ktoś z braci mnie zapytał z takim niedowierzaniem, ty wczoraj był chory? A ja mówię, a co, a nie modliliście się? Więc Bogu dzięki za Jego dzieła, które czyni bardzo precyzyjnie. Moi drodzy, to co chcę mówić, to w oparciu o inne świadectwo. Wiecie dobrze, że przeżywaliśmy jako rodzina, jako rodziny, czas choroby Michała, mówię to już w czasie przeszłym, ale dojdę do tego. Nie będę mówił szczegółów, powiem tylko coś z mojej perspektywy, co Bóg mi dawał przeżywać, jakie słowo odbierałem. Wierzę, że za jakiś czas Michał sam powie o tym, co się wydarzyło, więc nie chcę mówić szczegółów, żeby mu tego nie zabierać. Natomiast to, co ja przeżywałem, to, co Bóg do mnie mówił w tym czasie, podzielę się z wami tym. Uznałem to za stosowne dzisiaj, dlatego że nie chcę rozpoczynać, dobrze mówię, rozpoczynać kontynuacji, nie wiem, czy to dobrze brzmi, kazania na górze, no bo za tydzień gościa mamy znowu, więc nie chcę robić przerywników, a to, co przeżywam, myślę, że też jest istotne. Ale wrócę do czegoś, co wydarzyło się rok temu. Był to początek stycznia. To były urodziny mojej żony. Wtedy mój brat, którego pewnie kojarzycie, znacie, który czasem też tu usługuje, Leszek, żonie składał życzenia, popierając je Bożym Słowem. I użył wersetu z psalmu 112, tam gdzie jest mowa o tym, że człowiek, który jest zakorzeniony w Bogu, który ufa Bogu, nie boi się złej wieści. Biblia Warszawsko-Praska mówi, nie przeraża go nigdy zła wiadomość. Mocne jest jego serce, bo zaufało Panu. I zwracał właśnie uwagę na to, że w roku, który jest przed nią, czy przed nami, którzy tam byliśmy, nie wiadomo, co się może przydarzyć. Ile złych wiadomości dotrze? Może nie, a może tak. No i dotarła. 20 listopada. Pamiętam to dobrze. To był wtorek. Jeszcze wróciłem dosyć późno, bo mieliśmy spotkanie z katechumenami przygotowawcze do chrztu. Już wcześniej miałem sygnał, że chcą z nami porozmawiać. Wróciłem późno. Zadzwonił Michał z Anetą. No i przekazali właśnie złą wiadomość, że lekarze Cieszyna zdiagnozowali chorobę nowotworową, to było wstępne rozpoznanie. Wiecie, jak to jest, w tym momencie się robi trochę ciemno przed oczami, trochę słabo,
trochę nogi tak dziwnie funkcjonują, ten pierwszy moment. Kiedy to się wydarzało, to Bóg zaczął mówić do mnie pewnym wersetem, ale to za moment. Następnego dnia, środa rano, dzwoni do mnie ciocia z Czech, pewnie też ją kojarzycie niektórzy, i tak troszkę mnie przeprasza, że powinna była zadzwonić wczoraj albo przedwczoraj, bo ma słowo do mnie, czy do nas, do naszej rodziny, ale jakieś wydawało się to słowo takie znane, takie, że tak powiem, oklepane, więc jakoś tak się wahała. Ale tej środy rano miała tak potężny nacisk Ducha Świętego, że już nie mogła czekać dłużej i przekazuje mi. Brzmiało ono tak, niechaj się nie trwoży serce wasze, niechaj się nie lęka. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I usprawiedliwia się, że ona nie wie, czy to jest dla nas, czy nie. A ja wiedziałem, bo już wieczorem była ta informacja. I było to słowo, które nas prowadziło. Wiecie, w tym momencie, kiedy telefon jeszcze trwał, znaczy rozmowa telefoniczna jeszcze trwała, może powiem tak, że ci, którzy uczestniczyli w tygodniu postu i modlitwy, to będzie to dla was przynajmniej w tej pierwszej części powtórka troszkę, bo na bieżąco mówiłem, co przeżywam, co sygnalizowałem. Więc w czasie tej rozmowy Pan Bóg do mnie mówił wyraźnie. To takie ciekawe uczucie, tu rozmowa trwa, a w moich myślach dzieje się inna rozmowa, równolegle. Pan Bóg przypomina mi słowo z psalmu 34, które brzmi tak. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń zwycięstwa na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Zanim pójdę dalej, kochani, chcę zwrócić uwagę na słowo w każdych okolicznościach. Często myślimy o tym, że to właśnie jest słowo, że w każdych okolicznościach, czyli w tych trudnych, tych ciężkich, ale wiecie, co to jest w każdych? To jest w każdych. I czasem łatwiej nam nawet w tych trudnych, bo wtedy Bóg do nas mówi w szczególności. Ale tak jak siostra Ruta powiedziała, kiedy wszystko jest okej, kiedy mamy dzieci zdrowe, kiedy wszystko się świetnie układa, to pamiętajmy, że to też są okoliczności, gdzie chwałę Bogu mamy oddawać. Ale przejdę do tego, co ja przeżywałem. Pan Bóg w tym momencie, kiedy rozmowa jeszcze trwała, nagle słyszę wewnętrzny głos, podejmij decyzję, że tak będziesz funkcjonował. Teraz. Czułem, że to ma moja decyzja, moja odpowiedź Bogu nastąpić teraz, w tym momencie, w czasie trwania tej rozmowy telefonicznej. Ja tak w duchu powiedziałem, Boże, dobrze, chcę tak robić. Chcę przez ten cały czas, cokolwiek by się nie wydarzyło, chcę, aby pieśń zwycięstwa na Twoją cześć nie schodziła z moich ust przez czas, który jest przed nami. Zwróćcie uwagę, tu jest słowo będę błogosławił, pieśń zwycięstwa. Tu jest coś, na co Pan Bóg zwraca, to są nasze usta. To są wypowiadane słowa. To nie jest tylko, że ja w sercu mam radość, to nie jest tylko, że w sercu się cieszę, to są wypowiadane słowa. Pamiętacie apostoła Pawła i Sylasa, którzy zostali pobici i uwięzieni w więzieniu w Filipii? Gdyby oni tylko w duchu się radowali, nie wiem, czy by się coś wydarzyło. Ale oni wypowiadali to na głos, głosem i wielbili Boga w tych okolicznościach. I Pan Bóg przyszedł i otworzył drzwi więzienia. Kolejny psalm, który bardzo mocno do mnie dotarł, też dzieliłem się z nim wtedy. Dwa wersety przeczytam. To jest 84 psalm od wersetu 5. O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twoim domu. Zwróćcie uwagę na charakterystykę tych ludzi. Mieszkają. Człowiek, który nie odwiedza tylko Bożej obecności, ale żyje, mieszka w Jego domu, w Jego obecności. I nieustannie Cię chwalą. Znowu element chwały. O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swoją siłę ma w Tobie, czyli kwestia zaufania, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. I teraz uwaga, tu jest klucz. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zmienić ją w źródło. Taki człowiek, który tym się charakteryzuje, kiedy nawet idzie doliną płaczu, kiedy przechodzi przez problem, przez trudne okoliczności, potrafi ją zmienić w źródło. I to było takim mottem, takim motorem napędowym
tego czasu, który przeżywaliśmy. Moi drodzy, zwracam uwagę na to, że to nie tylko jest w sercu, że to są słowa, wypowiadane słowa, które mogą być błogosławieństwem, które mogą być ogłaszaniem Bożego zwycięstwa, ale mogą być i narzekaniem, mogą być zwątpieniem. Pamiętacie, jak funkcjonował lud izraelski, który raz po raz w tej wędrówce pozwalał sobie na narzekanie, na utyskiwanie i w końcu, kiedy doszli do granic ziemi obiecanej, kiedy wywiadowcy powrócili, rozległo się szemranie, a przede wszystkim, co oni wypowiadali? Słowa zwątpienia, które mówiły, nie damy rady. Oni są zbyt mocni. Nie damy rady, nie pokonamy ich. Moi drodzy, czy to się nie pojawia na naszych ustach? Ktokolwiek z nas, rzadko się zdarza, że we wtorek tyle młodzieży jest. Młodzieży kochana, zdarza się wam mówić nie dam rady? To mnie przerasta? To jest za trudne? Słuchajcie, to nie jest gadanie takie tylko. Bynajmniej to nie jest objaw pokory. To już absolutnie. Ale to nie jest takie tylko gadanie niewinne. Bo Bóg im odpowiedział, w ten sposób mnie znieważacie. Wiecie, to kiedy my mówimy, ja nie dam rady, to ja nie poniżam siebie, tylko Boga. Dlatego, że ja dyskredytuję Jego moc, Jego możliwości. Że On mi może pomóc, że On jest zwycięzcą, że ja nie wierzę w Jego możliwości. Moi drodzy, więc to, co do mnie docierało, decyzja i trwać w tej decyzji. Będę błogosławił Boga w każdym czasie i w tym doświadczeniu. Pieśń zwycięstwa nie zejdzie z moich ust. Wiecie, jak to jest, kiedy jest się w takiej sytuacji, kiedy czytałem słowo, to byłem zaskoczony raz po raz, gdzie nie otworzyłem słowa, tam wyskakiwało mi ten temat, to połączenie uwielbienia z prośbą. Mówiłem wtedy to na bieżąco. Uwielbienia, czyli wywyższaj Boga, ogłaszaj Jego zwycięstwo, a z drugiej strony wołaj. A z drugiej strony wołaj, krzycz o pomoc. Ale ten krzyk, to wołanie jest z pozycji zwycięstwa. Jest z pozycji tego, który wie, że Chrystus zwyciężył. Nie z pozycji przegranego, nie z pozycji beznadziejnej, nie z pozycji strachu, lęku, ale z pozycji zwycięstwa. I moi drodzy, o tym mówiłem, więc skróciłem to troszkę, dlatego że chcę przejść do innej myśli. Widzicie, w naszym przypadku to doświadczenie minęło, zakończyło się. Wyniki są dobre. To wiecie, to już mówiliśmy. Bogu za to dzięki. Ale entuzjazm. Halleluja, kochani, wyniki są dobre. To wiemy, Michał będzie o tym mówił. Ale co dalej? To jest pytanie, które zaczęło mnie nachodzić. Co to doświadczenie zmieniło, czy wniosło w moje życie, w nasze życie, czy czegoś mnie nauczyło, czy coś zmieniło? Słuchajcie, często jak ludzie mówią świadectwo o czymś, co Bóg dokonał, albo może nawet częściej w jakichś prywatnych rozmowach, kiedy opowiadają, co przeżyli, często słyszę takie zdanie, że to doświadczenie znów zbliżyło mnie do Boga. Dobre zdanie? Ha, daliście się nabrać. Bo ja twierdzę, że to jest złe zdanie. Zaraz go udowodnię. Zależy oczywiście, kto co pod tym rozumie. Może brzmi fajnie, ale co ono oznacza? Co ono oznacza? Że skoro to doświadczenie przyciągło mnie bliżej Boga, to gdzie byłem przed tym? Daleko? Moi drodzy, byłem na tyle daleko, że Bóg musiał użyć kija, żeby mnie przyprowadzić? Słuchajcie, to nie jest Boża metoda działania. On czasem nią się posłuży. Czasem coś wykorzysta z powodu naszej upartości i głupoty. Ale tak naprawdę to nie jest Jego oryginalny sposób działania. Słuchajcie, doświadczenia. Tak, one mają swoją
rolę do wykonania. Biblia o tym mówi. One udoskonalają naszą wiarę. Czytamy, że poprzez cierpienie, poprzez doświadczenie nasza wiara jest uszlachetniona jak wypróbowane złoto. Uczy nas wytrzymałości, doskonalą nasz charakter. Otwierają nasze oczy na Boga. Wiecie, kiedyś Job powiedział, że kiedyś znał go ze słyszenia, a teraz go zobaczył. Tak to jest, że czasem my słyszymy cuda w czyimś życiu, tu uzdrowienie i tak dalej, ale kiedy sam to przeżyjesz, kiedy Bóg ciebie dotknie albo kogoś z najbliższych, wiecie, to jest taki kamień milowy, którego ci już nikt nie wyrwie. Więc mają jakieś absolutnie doświadczenia, swoją rolę i swój cel. Ale wiecie, Bóg chce nas wychowywać troszkę inaczej. Bóg chce działać w naszym życiu troszkę inaczej. Psalm 37. Już pewnie wiecie, co przeczytam. Rozkoszuj się Panem, a spełnij pragnienia swego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Rozkoszuj się Panem. Słowo, które może rzadko używamy, rozkoszuj się. Tak myślałem nad tym, jak go inaczej nazwać, jak inaczej przekazać słowo rozkoszowanie się. Już nawet nie mówię o Bogu, ale w ogóle jako w języku polskim. I tak sobie zapisałem delektować się, zachwycać się, napawać się, czy upajać się czymś, nie móc się od czegoś oderwać. To jest rozkoszować się. I teraz to przełóżmy na Boga. Rozkoszuj się Bogiem. W tej intymności z Nim, w tym zamkniętym pokoju. Rozkoszuj się Nim. A Bóg da ci wszystko, czego potrzebujesz. Słuchajcie, to jest miejsce, gdzie Bóg chce nas mieć. To jest miejsce, gdzie Bóg chce załatwiać z nami wszystkie sprawy. To jest miejsce, gdzie Bóg nas będzie uczył, nas będzie korygował, nas będzie nasycał. Ten psalm 34, od którego rozpocząłem, którym Bóg przemówił do mnie w pierwszym momencie jeszcze trwania tego telefonu, kolejny werset brzmi tak. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Jak tam? Macie obawy? Pojawiają się obawy? Bardzo mocno mnie to skonfrontowało, kiedy pomyślałem, ile mam obaw. A czytam wyraźnie, że zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Ale zdanie następne mówi, w jakiej atmosferze to się będzie działo. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Inny przykład mówi, wpatrujcie się w Niego, a zajaśniejecie. Rozkoszujcie się, wpatrujcie się w Niego. To jest miejsce, gdzie Bóg nas chce mieć. I tam będzie nas kształtował i dawał nam odpowiedzi. Moi drodzy, jeśli człowiek jest w ten sposób, żyje, w Jego obecności, w bliskości z Nim, przyjdzie jakieś doświadczenie, to doświadczenie ma cel, o którym mówiłem wcześniej. Ale nie ma tego celu, żeby nas zawrócić ze złej drogi, aby nas skorygować, aby nas przyciągnąć z powrotem. Czy tak się dzieje czasem? Czasem tak się dzieje, bo Bóg widzi, że nie ma innej rady. Czasem nasza głupota jest taka, że Bóg musi czegoś użyć. Moje świadectwo sprzed kilkunastu lat, może ktoś słyszał, pamięta, więc w mega skrócie. To był jakiś taki okres mojego życia, bardziej taki suchy, używając obrazu z ostatniej niedzieli, z kazania brata Janka. To moja świątynia była przynajmniej zaniedbana. Jakoś tak sucho, relacja z Bogiem, nie było na nią zbyt wiele czasu. Tyle rzeczy, człowiek był zapętlony, zaangażowany od pracy po służbę. Wiecie, i nagle w jednym momencie karetka na sygnale, kardiologia, izolatka, pełno monitorów. Pikają, błyskają, coś tam się dzieje, a ja leżę i nie wiem, o co chodzi. I pytam, Boże, coś się dzieje, o co tu chodzi? Przecież mam tyle planów, tyle roboty, tyle wszystkiego. Co się stało? Co mi chcesz powiedzieć? Co jest? Wiecie, i tak leżę i próbuję ochłonąć z tego wszystkiego, próbuję uzyskać jakąś odpowiedź i Bóg mi ją dał.
pierwszej chwili nie zrozumiałem, później tak. Po prostu Bóg zacytował w moje serce pewien werset. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł. Usłyszałem to tak wyraźnie. Nie wiedziałem w ogóle, gdzie to napisane jest w tej chwili. Żona potem jak przyjechała, to pierwsze, co jej mówiłem, znajdź mi to. Bo to było dla mnie ważniejsze od czegokolwiek. Co to chce Bóg powiedzieć? Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które trzeba wędzidłem kierować, które trzeba szarpnąć, żeby słuchały. Wiecie, mnie Bóg szarpnął. To był czas, kiedy naprawdę szarpnął, zabolało. Zabolało, bo to było potem wiele tygodni L4. Serduszko musi być do dziś pod kontrolą kardiologa. Czasem kardiolog tak trochę mnie przedrzeźnia i śmieje się ze mnie i mówi, zero stresu, panie pastorze. Jego zalecenie. Ale moi drodzy, czy to była oryginalna Boża wola do mnie? A gdybym wcześniej słuchał? Wiecie, ile razy w tym okresie czasu ja miałem takie wyraźne, ja czułem, że Bóg puka, ale nie miałem czasu otworzyć. Ja czułem, że Bóg mnie chce na nowo zaprosić do tej intymności z Nim, ale nie miałem czasu, nie byłem gotów. Czasem słyszę w rozmowie z kimś, jak ktoś opowiada, że zachorował, że bardzo cierpiał, wielki ból. I w tym bólu, w tym cierpieniu zrozumiał nagle coś. Bóg mu otworzył oczy, że jest jakiś problem nierozwiązany. Załóżmy nieprzebaczenie względem kogoś, trzymanie urazy do kogoś. Bogu dzięki, że to usłyszał, że to zrozumiał. Ale powiem wam, gdyby ten człowiek był w intymności z Jezusem, też by to usłyszał. A może dużo prędzej. Może dużo prędzej. Bo wiecie, kiedy jest się blisko Niego, kiedy ma się ten czas z Nim, to On mówi. Im bliżej źródła światła, tym więcej widzimy plam. Im bliżej Niego jesteśmy, to nas koryguje, to nas wychowuje, to nam to pokaże. Nie zostawi nas tak. Nie zostawi nas z tym, załóżmy, nieprzebaczeniem, z tą urazą. Ale jeżeli nie potrafimy słuchać, to czasem musi użyć innego środka. Nie bądźcie jak koń i muł. Na co tu jest główny akcent położony? Na słowo nie. Nie bądźcie. Nie bądźcie tacy. Pan Bóg jakby mówi, jeżeli będziesz, no to postaram się coś z tym zrobić. Postaram się cię skorygować. Ale to nie jest moja wola. Nie bądźcie. Nie bądźcie jak koń i muł. To nie jest dobra droga. Wiecie, to zdanie, które wcześniej zacytowałem, które czasem wypowiadamy, że to doświadczenie zbliżyło mnie do Boga. Wiecie, ono tak naprawdę pod tekście, może trochę nawet podświadomie, może to trochę jest ukryte, prowadzi do takiej sinusoidy, czyli góra-dół, sinusoida to wykres w matematyce, ale który właśnie pokazuje wzloty, upadki. Bo wiecie, kiedy to jest tak, że ktoś gdzieś odchodzi, letnieje, zaniedbuje społeczność z Bogiem, a potem przeżywa doświadczenie, potem jest, że tak powiem, przyciągnięty, to jest tak, że to jest ten moment, kiedy mu zależy, bo coś się dzieje, bo zagrożenie życia. Ale kiedy wszystko mija? Kiedy znowu jest bezpiecznie? Kiedy wszystko jest okej? To wiecie, jeżeli na tym się buduje, jeżeli to jest główne paliwo, to za chwilkę się stygnie. Jeżeli nie ma tej intymności z Bogiem, jeżeli nie ma tego prawdziwego paliwa, to tego na długo nie wystarczy. To znowu zaczynamy opadać w dół. I na co czekamy? Na drugie? Na kolejne? Moi drodzy,
Nie zrozumcie mnie źle. Ja wcale nie mówię, że człowiek, który żyje w bliskiej relacji z Bogiem, nie będzie przechodził do doświadczeń. Będzie. Chyba się rozumiemy. Będzie. Bo to czytamy w Bożym Słowie. Mniejsze, większe, częściej, rzadziej. Ale tak jest. Ale one nie mają na celu tego środka wychowawczego, żeby nas z powrotem do Boga przyciągnąć, bo tam powinniśmy być cały czas. Pozwólcie na podsumowanie. Jeśli nasza relacja z Bogiem, twoja, moja, na ten moment jest osłabiona, jeśli twoja relacja z Bogiem jest po prostu kiepska, sucha, twoja świątynia jest zaniedbana lub w ogóle zburzona, to nie czekaj na bicz. To nie czekaj na to, żeby Bóg przyszedł i musiał cię szarpnąć. Lepiej słuchać. Lepiej słuchać tego cichego pukania do twojego serca. Lepiej słuchać tego cichego, łagodnego głosu. Bo wiecie, z tym szarpnięciem lejcami to bywa różnie. Po pierwsze boli, a po drugie nie zawsze może to się dobrze zakończyć. A po trzecie, nie każdy to słyszy. Wiecie, ja znam dużo takich przypadków, kiedy Bóg się upomina nawet w sposób dosyć drastyczny. A ludzie są tak dwa zatwardziali, że i tak tego nie słyszą. I tak może być. Dlatego nie czekajmy na to, żeby Bóg musiał upominać się o to w sposób ostry. Po prostu usłyszmy ciche zaproszenie. To po pierwsze. Po drugie, jeśli przechodzisz lub przeszedłeś, jak w naszym przypadku, przez jakieś doświadczenie, nie wiem, na jakim jesteś etapie, może akurat przechodzisz, może już kończy się, może tak jak my możesz świętować zwycięstwo, a może w ogóle teraz nie przechodzisz, ale wiedz, że tak może się stać. Do czego zmierzam? Jeżeli załóżmy zakończyło się, to bądźmy ostrożni. Dlatego, bo z takim zwycięstwem często idzie takie szczęście i takie odprężenie. Odprężenie, z którego najszybciej diabeł skorzysta. Trwajmy. Trwajmy w nim, trwajmy w jego obecności, wiedząc, że to jest miejsce, które nam zapewni to, że nie będziemy falować gradu. I ostatnia rzecz. Jeśli przychodzi zła wieść. Jeśli przychodzi zła wieść, to jest to pierwsza myśl z mojego dzisiejszego przesłania. To podejmujmy decyzję. Będę błogosławił Boga w każdych okolicznościach. W każdych okolicznościach. Pieśń zwycięstwa na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Nie pozwólmy sobie na narzekanie. Nie pozwólmy sobie na mówienie, ja nie dam rady, ja nie wytrzymam, jestem zbyt słaby, bo obrażamy tym Boga. A więc, moi drodzy, nie wiem, na ile to było świadectwo, na ile to była usługa, ale z tymi myślami chciałem się z wami podzielić i zachęcić was, kochani, do tego, aby jeśli trzeba nam przejść przez jakąś dolinę, to żebyśmy przechodzili w sposób godny Bożego dziecka. A wierzę, że Bóg odbierze sobie z tego chwałę. Niech nas błogosławi. Amen.